Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Lecimy z tym koksem. Zobaczmy, co tu możemy. Proszę mi się na ekranie pojawić. Dziękuję. Dobra, zahaczmy o jakąś osobę, bo nie wiem, czy jest sens z nimi rozmawiać, czy nie. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. Nie mogę dalej się nic doczekać. Dalej nic. No chyba, że Liara może. Nie wiem, bo z Liarą to w sumie mało mieliśmy okazji porozmawiać. Cześć, Share Games. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Okej. Okay. Ostatnie szczęście, żeby trafić na jakieś dzieci na rajdy. Nie. Jak tam? Całkiem w porządku. A u ciebie? Chciałam tylko porozmawiać. Dobrze. O czym chcesz porozmawiać? O niczym. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Dobra, jednak nikt nie chce z nami gadać. Boże, co za ludzie. Nie, bo tu jest kajdan. Ja chcę z powrotem na górę. Do mojej mapy. Chcę robić zadania. Chcę przetrzebić cały kosmos. Wypuśćcie mnie. Dobra, to jeszcze zróbmy tą drugie... To było to, nie? Tego drugiego gangstera trzeba wykończyć. Hades Gamma Dis. Hades Gamma Dis. Hades Gamma Dis. Wyszanie w planach Cooking Simulator w najbliższym czasie. Raczej nie, Lawinka. Raczej nie. Hades Gamma? Tak, to było tutaj. Tylko upał w moim mieście. Nie jest w sumie ciepło, ale tak na dworze za bardzo dzisiaj nie byłam, więc trudno stwierdzić. W domu jest mi trochę zimno jednak, więc nie wiem. Tak cię świetnie szło. No, ja się nie czuję jakoś super dobra w tej grze, Rafinka. Ja wiem, że sprawia wam to dużo radości, ale ja w tej grze, ja w tą grę mogę grać tak, wiesz, raz na jakiś czas, nie umiem grać tak bez przerwy. Jest trochę męcząca dla mnie. I trochę nie ogarniam za bardzo, co się tam dzieje. O, tu można wylądować na Klensal. Rajsza. Insygnia Turian. Luksusowa seria z odcinkami raz na co drugie nowe DLC, tak? Coś w ten deseń, Bartek. Ale mogę wam prawie obiecać, że jutro będzie inny symulator. Za to. Metal lekki. Idziemy tutaj. To inclusive to show. Tak. O, rozciąganko. Helena Tiff młodzi. Ojejej. No nie, no ja wiedziałam, Bartek. Że tam jakieś stalkingi poszły, no. Boże. Poza tym to nie ja kupiłam, bo dostałam w prezencie.
Ale no tak. Znajomość ingliżną daje się we znaki, a nie... No właśnie, powiedział Seba, pierwszy naczelny stalker mój. Boże. Aha, bo ja miałam sprawdzić, czy zaliczyłam już zadania z Wrexem. Muszę to sprawdzać. Twoje komentarze też widziałem. Boże. Stalkuję tylko przypadkiem, mi się wyświetla, jasne. O, dostałam osiągnięcie za wylądowanie na niezbadanych światach. Cześć, siostry Sosie. Ja tylko czytam aktywność. No, no, no. Każdy tak mówi. Ojej, a co to jest? Kryjówka syndykatu, a tu jest jakaś rozbita kapsuła ratunkowa. I znowu zimowa planeta. Nie mogła zakręcić jakoś tak sensownie. Ojej, cześć Dawidowski! Dziękuję za subskrypcję! 18 miesięcy! Jej! No, ładna planeta bardzo. Ładnie wyglądają te wszystkie zimowe, bo one takie tak trochę... tak jakby odbijało faktycznie światło, ten śnieg, czy lód, czy co to jest na tej powierzchni. Bo tam jest ten syndykat, a ja chcę najpierw do tej anomalii. Dzisiaj byłam w Gliwicach i byłam tam generic 8N i ten, co będzie grał w TR. Aha. Nie wiem za bardzo, o które miejsce do końca ci chodzi. Boże, szczylają na mnie. Proszę do mnie nie szczylać. Są jakieś dziwne rzeczy. Aha, nie mogę zapisać już gry, bo do mnie szczelili ze dwa razy. Na ziemi widać odciski stóp skierowane w stronę przeciwną do kapsuły ratunkowej, ale to jedyny ślad rozbitków. Wow, a se przydzwoniłam. To oni są na jakiejś górze? Znaczy, co robią znajomi gierczywki? Jak się bawią w życiu? Lubię też przeglądać społeczność, jeśli chodzi o jakieś prace graficzne. No, Steam jest fajny pod tym względem, to racja. Zbadana planeta, czyli jesteśmy... Albo niedługo będziemy piratami. Ja już jestem kosmicznym piratem. Chyba tam na górze. Czy nie? Ale w sumie, no, racja, ja też lubię przeglądać w sumie aktywność, bo zawsze znajduję jakieś ciekawe gry, które grają inni na przykład. Idę. I które warto... które warto zagrać na przykład też. Medalion. Ten martwy podróżnik miał przy sobie medalion Ligi Pierwszych. Nie jest jasne, gdzie go znalazł, ani też co chciał z nim zrobić. No ale teraz musimy się stąd wynieść, bo nas szczylają z syndykatu. Ale mnie szczylają tam. No, użyjcie. Jeszcze tu? Ktoś chce ze mną zadzierać?
Jak odleciał? Ha, gdzieś poleciał. Dużo tych dodatkowych planet już zeksplorowałaś. Chyba 8, ale nie jestem pewna, bo to tak było napisane na tym osiągnięciu, które mi się pojawiło. Także pewna nie jestem na 100%. Nie tak z góry fikołki robisz. A ja lubię robić fikołki! Mako jest idealne do fikołków. Ładnie śnieżek pada. Nie wiem, czy tu padało w oryginale. W szkole na WF graliśmy siatkówkę, której nienawidzę. Jak się staram grać, tak to samo od kogoś ocenę ułom. O nie. No, WF-y w szkole są beznadziejne pod względem oceniania trochę. Dobra, pokażcie mi, co wy macie. Czemu wybierasz sobie pistolet? No, otwórz te drzwi. Nie, biedny Seba, nie poddawaj się! Olej hejterów! Ała, nie widzę, co się dzieje. Tarcze padły! Aha! Nawet nie zdążyłam zauważyć, co mnie zabiło, nie? No i teraz normalnie. Może weź se strzelbę. Co mnie zamordowało? Tam jest ich dużo, ale ja nie wiem... To mnie ten... Snajper zrąbany, tylko... Miałam tam podejść. O! Sami przyszli. Kamuflaż włączony. Jakiś ułomny. Ja mam wszystko dzisiaj jakieś ułomne z tych pistoletów. Dobra, no są tam jeszcze jacyś. Ten... Snajperzy są najgorsi. Idźcie tam. Mięso armatnie moje. Jeszcze tam ktoś żyje. Tu się kitrasz, boss przestępczy! No chodź, panie bosie. Dupkę ci szczelem. O Boże, słaby jest ten pistolet, naprawdę. No. Tak, Bartek bardzo dobrze mówi. Cześć, Marcinku. Z czajnikiem. Pokonano drugiego władcę gangów. Teraz nie żyją już obaj. Helena Blake z pewnością będzie zachwycona, że te szumowiny nie będą więcej stanowić problemu. Dobra. Teraz schowanie broni. Okej. Dziennik. Musimy oczywiście porozmawiać z Heleną Blake, żeby to zakończyć. Zapiszmy grę i eksplorujmy to miejsce. Ja przyszłam stamtąd chyba, nie?
O, to był jakiś... Ej, tam jest jakiś zestaw, a ja tam nie mogę wejść, bo Shepard nie umie skakać. Hej, o, może! Może tu wejść. A to jest medrze. Ale tylko troszkę może wejść. Shepard trochę upośledzony jednak. Dobra, pójdźmy w tą stronę. Aha. Dobra, już myślałam, że utknęłam tam na amen. Są mi jakieś rzeczowe do zbierania? Nie bardzo. Są drzwi. Stamtąd przyszłam. Jest jakieś dziwne coś wbite w ziemię. Nawet najpotężniejszy karabin na świecie nic nie da, jeśli strzelasz w ścianę. Ej, nie strzelam w ścianę! Bubu. Nie strzelam w ścianę. O, tu coś jest. Strzelam w ścianę. A, pójdę najpierw tu. Wibracje, że się Shepard tak nie wstydzi przy innych. A za niski level, żeby wejść wyżej. W prawdziwym życiu nauczyłem się wchodzić na stołek dopiero po 30. Boże! Praca, nie przyznawaj się. Znaczy, u mnie wszystko ok. Dzisiaj miałam trochę roboty przed południem, a potem sobie pograłam w Phoenixa Wrighta. Było fajnie. A teraz masyfektujemy się. Bo tu też trzeba wbić level. Matko, ile tu szafek jest. Stacja ratunkowa. Dobra, to idziemy dalej zobaczyć. Strzela w ścianę, to by tak pięknie nie wygrywała, no. Nie, tutaj jest wiertło. Tu się nic nie da zrobić, o. Co za lipa. No i niedługo znowu musimy robić jakieś porządki. Boże, ile tych rzeczy tu jest. To jest masakra. Ten Solaris to w sumie można na Omnižel przerobić. Dobra. Brak z karabiny strzelną. Ja same takie badziewie zbieramy w sumie. No ten klucz to w sumie też można przerobić. No, same takie badziewia. Jest. Zróbmy mały eksperyment taktyczny. Zacznij strzelać w ścianę, może staniesz pro player. O Boże. Keeper jest dla mnie niemiły. Dobra, czy tędy się wychodziło? Boże, zawsze mnie przerażają te tunele zrobione w takim kole i te wszystkie drzwi umieszczone pod takim dziwnym kątem. Jakaś taka masakra.
dla mojego oka. No dobra, to wracamy. To wracamy. Dobra, przypuszczam, że i tak nikt nie będzie chciał ze mną gadać. Więc zapiszmy 60. zapis, mój Boże. Zapiszmy i lecimy dalej. To mamy zrobione, tak? Tak, to porozmawiaj, spotkaj się. No fan to nie. Tu mam jakiegoś zakładnika. Fraktowiec w systemie Farinata Hades Gamma. Farinata Hades Gamma. Boże, biedna praca. Przerażające tunele umieszczone w kole, po których trzeba się cały czas poruszać. Tego jest strasznie, bo klimat horror i zaszczucia dud. Grałam w Metro? No grałam! Tam też mnie to trochę przerażało. Teraz muszę, żeby się tobie w głowie nie poprzewracało od sławy. Ojej. No dobrze, Skipper, niech ci będzie, że zaakceptuję. Te dziwne tłumaczenia twoje, szalone. Czekaj, ja się boję, zgubiłam. Gdzie ja miałam frunąć? Wojaczy? Nie. To nie była Hades Gamma? Jezus Maria, zdążyłam zapomnieć. Ja picole po prostu. Zakładnik. Hades Gamma. Farinata. Tak, Sema. Farinata, to po prostu w innym systemie. Okej, okay, dobra. Karimate. Farimate! Boże. Dobra, Tun Shagon. Jaka zielona. Tun Shagon. Potem Jun Tauma. Dysk z danymi Protean. Która drużyna pozyskiwaczy weszła na pokład jednostki i stwierdziła, że statek wcześniej zaatakowali łupieżcy. Na pokładzie pozostało niewiele wartościowych przedmiotów, ale pośród nich znalazł się dysk z danymi Protean. Proszę. O, tu jest coś nieznanego. Skalista asteroida. Metal lekki. Dobrze. Maryna. Pierwiastek ziem rzadkich. Marynata domięska. I MSV Ontario. Oczywiście, że to wasza wina, Seba, no. Zawsze wasza wina. Dobra, chodzimy na pokład. Idziemy się bić znowu. No i znowu zapomniałam sprawdzić. O mój Boże, zaakceptuj ten oddział. Zapisz i ja muszę luknąć w osiągnięcia na Originie, przepraszam bardzo. Bo ja nie wiem, czy ja mam zaliczonego... Bo Kaidana mam zaliczonego, Turiana, znaczy Garusa mam zaliczonego, Tali mam zaliczoną nawet. To czemu nie chce się zaliczyć Vrex? Gdzie jest Vrex niby? Nie cierpię tu tych osiągnięć, bo te osiągnięcia dotyczą wszystkich części Mass Effecta i ja nie wiem. To na pewno nie. To są lojalnościowe, to z Mass Effecta 2. Jeszcze z Ashley, czy no z Vrexem? Z Vrexem się jeszcze nie zaliczyło. Z Vrexem, z Ashley i z Liarą. Ciekawe. Nie wymienimy Vrexa. No, w sumie trochę tak, Pracel, bo dają nam tylko jakieś słabe opisy, ale no...
Widocznie nie mieli tyle czasu na to wszystko. Latanie po kosmosie kojarzy mi się z flotą z AC-4. No, trochę racja, ale bardziej nudny system jest Mass Effect 2, skanowanie planet, bo tam trzeba surowce zdobywać. No, otwierać ten shit. O, skrzynka. Otwierać ten shit. O, tutaj się nie da przejść. Statek w układzie podobny do tamtego. Intruzi! Zabić zakładnika! O nie! To jest czasówka! Zapomniałam o tym. Au, au. Ej, bo ja nie żyję! Nie wiem, gdzie jestem. Super. Prawdziwy gentleman i romantyk. Tak, Misol. Dokładnie. Dobra, wezmę ten karabin, niech będzie. My kochamy czasówki. No właśnie. To jest ten problem z tą misją. Zapomniałam, że to jest czasówka. Intruzi! Zabić zakładnika! Kurwa, ruchy! On mnie powalił mnie! Oczywiście wszyscy są zablokowani, bo jak żeby inaczej. Czy wy możecie coś konkretnego zrobić? Dziękuję. No Brek, zasłaniasz mnie. Mam grubą dupą. Gdzie ten zakładnik? Otwierać. Szybko. Jak to jest? Piszesz listy i wszyscy cię ignorują. Siła to jedyne warte uwagi rozwiązanie. Co będzie, jeśli zabiję przewodniczącego Burnsa i zakończę tę szaradę? Proszę, starałem się wam pomóc! Tirvatar, to jest chyba weteran. W sensie... jeden wyżej niż normalny, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna. Miałeś dużego Wreksa, to wiesz. Spokojnie. Nie róbcie nic, czego moglibyśmy wszyscy pożałować. Dlaczego nie? Co mamy do stracenia? Odkąd przewodniczący zadecydował, że nie otrzymamy rent, nie widzimy sensu w dalszym życiu. Ale przecież zmieniłem zdanie. Kiedy was zobaczyłem, przekonałem się, że w pełni na to zasługujecie. Oczywiście. Miałeś swoją szansę. Niektórzy L2 stali się kalekami przez efekty uboczne implantów, a mimo to głosowałeś przeciwko odszkodowaniom. Okej, okay. Użyjmy naszego wspaniałego uroku. Przemyślcie to. Burns jest jedynym człowiekiem, który może wam pomóc. Ma rację. Jeżeli mnie puścicie, załatwię wam odszkodowania, jak prosiliście. I niby mamy ci zaufać?
Pewnie. Obiecacie wolność i powiecie, że wszystko będzie w porządku. A kiedy się poddamy, zamkniecie nas. Nie obiecywałam wolności, o nie. Nic nie mogę obiecać. Mówię tylko, że Burns zajmie się tym jeszcze raz. Prawda, Burns? Oczywiście. Nie miałem pojęcia, że biotycy L2 są tak zdesperowani. Gdybym wiedział, znajdą się dla nich odszkodowania. Przysięgam na wszystko, co święte w moim życiu. Masz rację. Nie chcę umierać. Może tym razem coś się zmieni. Poddajemy się. Dziękuję wam, komandorze. Jak mnie zabrali, myślałem, że to koniec. Nie wiedziałem, że są aż tak zdesperowani. Dopilnuję, by wznowić dyskusję na temat odszkodowań wojennych. Ale że on ma ciekawą twarz w ogóle. Ten rozstaw oczu tak blisko nosa i nos taki duży. Kości policzkowe, takie dziwne. Kosmos. Ciekawe, czy byłyby inne dialogi, gdyby na tę misję Kaidan był w drużynie, bo w końcu sami z biotykiem. W sumie racja. Nie wiem, czy... Chociaż wydaje mi się, że kiedyś go brałam wszędzie i... Nie wiem, nie pamiętam. Trudno powiedzieć. Krążownik 5. floty wkrótce zabierze stąd ciebie i więźniów. Jej! Dostaliśmy lewla znowu. Boże. Te lewle tutaj wchodzą jak bułka w masło, czy masło w bułkę. Czy jakoś tak. Dobra, weźmy sobie w te pistolety może. To odkształcenie. Garus. Ty w tą elektronikę będziesz potem jechał. A ty, mój drogi, w zastój. Znaczy, chcę odblokować zastój. Dobra, weź to. Zapisz grę. Dużo masła, Aniu. Parówka w bułkę, okej? Przynajmniej gada normalnie, a nie jak Anderson, który non stop żyje głowę. Nie wiedziałem, że jak się ma urok, to każdego możemy nakłonić do kapitulacji. No, praktycznie tak, dlatego w oryginalnej wersji Mass Effecta ten z tym urokiem było dużo ciężej i z zastraszeniem, bo tam nie zdobywało się tak szybko tych punktów, żeby móc tego używać więcej, że tak powiem. Tutaj jest to tak jakoś zrobione, że te punkty wbijają się tak szybko, że praktycznie od razu możemy zrezygnować z wielu walk, że tak powiem, i po prostu sobie używać tego, jak chcemy. Nie wiem do końca, czy to jest takie dobre, czy złe, ale no, dużo pozmieniali w tej kwestii. Dobra. To jeszcze ich ograbimy tutaj. Z rzeczorów. Matko. Nie. O, jakiś lekki pancerz. Ja nie wiem, czy te rzeczy, które tutaj są, to czy... Czy one się losują w tych skrzynkach? O. Czy one zawsze są takie same? Zawsze mnie to zastanawiało. A, no nie, nie zdążyłam. No kurde. Jak to lata? Przed oczami. Dobra. Poddajcie się, please, przeciwnicy, okej? Okay. Jeśli chodzi o systemy hakowania, to moim ulubionym tak zostaje system w pierwszych dwóch Bioshocku. O.
Ja już nie pamiętam, czy jakiekolwiek systemy hakowania mi się podobały w jakiejś grze. Coś macie? Nie, tylko łóżka. Nic ciekawego, dobra. A tutaj mieliście coś ciekawego? Blisko mora. To jest istny labirynt z tych skrzynek zawsze na tych statkach. To jest przerażające. Jak oni się tu poruszali w ogóle? Już nie wspominając o szukaniu rzeczy jakby w tym miejscu. To jest jakaś masakra. Pamiętam, że były na tych statkach poukrywane jakieś rzeczy, ale nie wiem. Nie chcę mi się szukać. Co to jest? Aha, bo ja stamtąd przyszłam, Boże. Dobra, wracamy na Normandię. Wyjdź! Skoro zakładnik przysięgał na wszystko ze świętej w jego życiu, to musieli mu uwierzyć. Tak, poszło na słowo. Dobra, i tamto zadanie się po prostu zakończyło, jak mi się wydaje. Tu są te cenne minerały. Bo te medaliony ligi się tu zbiera, matko. Jedyna, strasznie skomplikowane. Tu też. Aha, to jest na Sano. Aha, i te dyski. No to została nam tylko zbuntowana WI, chyba. Z zadań pobocznych, a potem musimy wrócić na Cytadelę i pooddawać te zadania, które nam tu zostały. Jeszcze rzucę okiem w ekwipunek. Jak zrobimy wszystkie zadania poboczne, to będę musiała niestety trochę... trochę tu przetrzebić tego. Będziesz wszystkie te... Raczej to na sprzedaż będzie wszystko, jak mi się wydaje. O! Tytan 4. Trochę gorsze tarcze, ale ochrona przed obrażeniami. O, taki jasno-szary kolorek. Całkiem ładny. Czekajcie, co ty masz? Bufor kinetyczny. Może to jest prop Tesla? Nie wiem. Dobra. Potajemnie czciszę ten wątek główny kiedyś. Kiedyś. Bartek, jak skończymy zadania poboczne, to możemy chyba wątek główny się wziąć. Nadchodzi wiadomość. Łączę. O, jeszcze ktoś tam. Coś dziękuję tam za szybką reakcję, komandorze. Przewodniczący Burns był pod wrażeniem. Rozsiurama i nasana. Doceniamy, że to, co zrobiliście, nie należało do waszych obowiązków, komandorze. Piąta flota, bez odbioru. Hacker out. Kotki 2, szarobura. No. Czekajcie, bo zapomniałam spojrzeć, chociaż ta zbuntowana WI to chyba była na Księżycu naszym w gromadzie lokalnej, tak mi się wydaje, ale pewna nie jestem. Tak, na Księżycu. Na ziemskim Księżycu. To jest jedyna misja, która jest w naszym Układzie Słonecznym. To jest po prostu... I w dodatku jest ciekawa ta misja. Gromada lokalna. Układ Słoneczny. O, dziękuję, Meselo. To jest zdrowie. Tak, ja zawsze, Bartek. No trochę jak gry AC, można zrobić wszystkie wątki poboczne, a potem lecieć tylko główną. No, to nie tak się gra. Najpierw wątki poboczne, level musi być wyższy od wymaganego, dużo pieniędzy musi być, ale jest zawsze super przygotowany. Tak. No to teraz sprawdzamy. Jest Merkury, jest Wenus, jest Ziemia, jest Mars, jest Jowisz, Neptun i Uran. I Pluton.
Dobra, sprawdźmy najpierw Pluton. Czy coś mamy na Plutonie? Nie bardzo. Doceniamy, że to, co zrobiliście, nie należało do waszych rozkazów, jest pani zawieszona w obowiązkach. Nie. O mój Boże, czy tu coś jest? Tu jest księżyc. Dobra, Merkury. Mamy coś na Merkurym? Nie. Wenus. Aha, Saturna gdzieś pominęłam. O, przepraszam. Tu jest. Czekajcie, Mars. O! To fajnie wygląda. Niegdyś rozpracowany jako kandydat do terraformowania i kolonizacji. Po odkryciu prędkości nadświetlnej, Mars zmienił się w spokojną, prowincjonalną planetę. Jego południowy biegun to historyczny rezerwat utworzony wokół odnalezionych tam ruin Protean. Trwają poszukiwania artefaktów Protean, dlatego imigracja i rozwój są ograniczone. No. Tak jakbyśmy na Marsie znaleźli jakieś ruiny, to moglibyśmy się tak rozwinąć. Boże, jakie to niebieskie. Ziemia ma księżyc, czy księżyc z DLC? No jedziemy, lecimy na księżyc, więc nie jest w DLC. Jowisz, Saturn. Więc nie można zbadać tych planet, smutno trochę. No i Ziemia. Ale patrzcie, jak ładnie wygląda Ziemia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, proszę odnieść się do standardowego leksykonu galaktycznego przymierza. Na orbicie Ziemi unosi się dużo szczątków i gruzu w rezultacie eksploatacji przestrzeni kosmicznej. Zaleca się korzystanie z barier kinetycznych na wysokościach przekraczających 85 km. Sakra, czyli dużo śmieci jest w atmosferze. Mars stał się wsią, tak? O, smutno trochę. Zawsze żałowałam, że nie ma żadnej misji na Ziemi w tym Mass Effect'cie, że nie można sobie tam wylądować. No, i mamy księżyc. I z księżyca widać Ziemię. Ląduj. Nasz statek kosmiczny pewnie jest większy od tego księżyca. Jo, jesteśmy na księżycu. Dobra, czekajcie chwilkę.